Nagrywamy. Kurde, ale sytuacja tak mnie jakoś nęciło. Tutaj jedno miejsce chcę jeszcze sprawdzić. I idę taką sobie, tutaj kopnąłem w kość, mówię, o, tutaj tu gdzieś musiało coś leżeć. Tak idę sobie, głowa spuszczona, patrzę po śladach pod nogi, się schylam pod gałęziami, mówię, o, tutaj coś, jakaś kosteczka, tutaj jakaś sierść, mówię, chyba dzik leży. Podnoszę głowę, tadam, a tu kurna, piękny wieniec. Ja pierniczę, nie spodziewałem się tego. Kurde blade, o tej porze. Tutaj trochę złamany. Ale jest kurde. Jaki ciemny, piękny. Ja pierniczę. Już tu leży. No tam nie od rykowiska. Może był tam walnięty, czy coś tam mu się stało, nie wiem. Ale sztuka. 2, 3, 4, 5, 6. Dwunastak. 2, 4, 5, 6. Regularny. Ale kurde szczęście. O tej porze, gdzie ludzie za zrzutami biegają. Mówię, tutaj to na pewno każdy już obiegał zrzuty. Tam kurde nie ma szans, że coś tutaj się uda. Nie jest jakiś tam ciężki. Nie wiadomo jak wagowo. Ale kurde, wieniec, ja pikole. Kto by pomyślał, tutaj poległ przy tym drzewie, bo jeszcze sierść jest ruda. Ale kurde, jaki naprawdę przyzwoicie piękny wieniec. Kurde, na wejściu ile jestem tutaj dosłownie? 5 minut w lesie. A tak mnie ciągnęło, mówię, kurde, chociaż na chwilę tylko polecę, zobaczę, sprawdzę. A tu o, jaka niespodzianeczka. Dobra, szukamy dalej. Na razie.